Układanie Zielonego Ładu na nowo. Zmiany to już tylko formalność. Małgorzata Motecha, dzień dobry. Zapraszam na Agrobiznes. Jeszcze w tym roku zaczną obowiązywać zmiany w założeniach Zielonego Ładu. Resort Rolnictwa w trybie pilnym zmienia plan strategiczny i zapowiada szybką wysyłkę dokumentów do Brukseli. Ta prawdopodobnie równie ekspresowo poprawki zaakceptuje. Ponad 3 miliony złotych już na kontach rolników. Zgodnie z zapowiedziami w kwietniu ruszyła wypłata płatności do dobrostanu. W tym roku na dodatkowe stawki mogą liczyć rolnicy, którzy hodują zwierzęta w systemie QMP i QAFP. Od początku roku sprzedali zboże lub zrobią to do końca maja, mogą liczyć na rządowe dopłaty. To odpowiedź na niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy, który doprowadził do destabilizacji polskiego rynku. Dopłaty mają przyspieszyć opróżnianie magazynów przed żniwami. Zaglądamy jeszcze na rynek walut. NBP wycenił dolara na 4,02 zł, euro na 4,33, frank kosztuje 4,44, funt 5,06 zł. I to wszystko dziś. Wracamy jutro. Do zobaczenia.